Co oceniacie w ogóle tegoroczne koncerty? Tegoroczne koncerty są dużo lepsze niż w tamtym roku. Wszystko się rozwija w bardzo dobrym kierunku, uważam. Uczniowie są lepsi niż w poprzednim roku i w poprzednich latach z pewnością też. Nowi uczniowie są jeszcze zdolniejsi, bo wszystko jest fantastycznie. No i nowi nauczyciele, rewelka. Rewelacja. W szkole muzycznej Macha czuje się świetnie. No, na pewno bardziej odważnie niż dzisiaj na scenie. Tak? A duży był stres? No, myślę, że jednak tak trudno go było opanować. Jak pan ocenia ogólnie pracę szkoły? Niesamowicie. Takich koncertów jak robi Yamaha, szkoła Yamaha w Rzeszowie, no rzadko gdzieś można spotkać, że takie małe dzieciaki, małe osoby wychodzą po prostu na scenę, grają z nauczycielami, grają solo, grają w zespołach. Super. Bardzo mi miło, cześć. Jak ci się podoba w naszej szkole? Bardzo fajnie. Chodzimy dopiero od września, ale no, wydaje mi się, że bardzo fajnie, nie żałujemy i na pewno za rok będziemy nadal kontynuować naukę. Dzieci mają możliwość, że tak powiem, wystąpień publicznych, czyli to też może się kiedyś przydać. Na czym grasz? Na saksofonie. U jakiego nauczyciela? Krzysia Krowickiego. Pana Krzysia Krowickiego. I powiedz mi, jak tam u pana Krzysia? Bardzo dobrze. Jak uczniowie właśnie? Jak się sprawują uczniowie na lekcjach? Czy są grzeczni, czy są niegrzeczni? Fantastycznie, na lekcjach są niesamowicie grzeczni, nawet jeżeli komuś coś nie wychodzi, wychodzą na scenę, po prostu jest zupełnie inaczej. Rewelacja, fantastycznie. Jak w tym roku podobają ci się koncerty? Bardzo mi się podobają, jest cudowna atmosfera, jest wesoło, kolorowo i fajnie, jak zawsze w Yamaha. Wiemy, że jest pan jednym ze sponsorów dzisiejszego koncertu. Chciałem zapytać, jak wygląda współpraca sklepu muzycznego Gama właśnie z naszą placówką tutaj. Szkoła Muzyczna Yamaha w Rzeszowie pod przewodnictwem szanownego pana Mariusza Stącla. Muszę powiedzieć, że współpraca układa się bardzo pozytywnie, bardzo, bardzo płynnie. Mamy specjalne warunki przygotowane dla uczniów. Uczniowie mają gwarantowany stały rabat 10% od wszystkich cen, jakie są u nas w sklepie. Przy czym również jeszcze zapewniamy fachowy serwis zarówno przed sprzedażą, jak i po sprzedaży, co jest istotne, bo nie wszyscy, myślę, mogą się tym pochwalić. A jak to wygląda w rzeczywistości? Myślę, że możemy się pochwalić, że mamy dobrą opinię w Rzeszowie. Jak to się fachowo nazywa? To się nazywa stół realizacyjny, dzięki któremu realizujemy program na żywo, który możecie Państwo oglądać na stronie www.rzeszownażywo.pl. Była Pani już na koncercie Yamaha wcześniej? Tak, oczywiście, córka już za 3 lata. Tak, i jak się podoba ogólnie? No, bardzo fajnie. Bardzo fajnie. A na czym córa gra? Na keyboardzie. Na keyboardzie. Powiedz mi, czy lekcje z panem Mateuszem są przyjemne, fajne? Tak, bardzo. Będziesz jeszcze chodzić do tej szkoły? Tak, myślę, że tak. No to super. Życzę Ci samych sukcesów. Okej. Jak pan ocenia koncerty, tegoroczne koncerty Szkoły Muzycznej Yamaha? Ja myślę, że z roku na rok jest coraz lepiej. Wiadomo, że to są uczniowie, którzy dopiero rozpoczynają i to też słyszę i to też widzę, że niektórzy bardzo prężnie i w górę idą. Już rozpoznaję twarze, które były 2 lata temu, które były rok temu tutaj właśnie w Millennium Hall. No myślę, że na plus. Tak, poziom dobry. Myślę, że ci, którzy pracują tak naprawdę ze swoimi nauczycielami i w domu, coś osiągną.
tego wszystkim uczestnikom życzymy. Czy wyświetla się tu gdzieś? Ile osób nas w ogóle ogląda? W ubiegłym roku, z tego co pamiętam, oglądało nas ponad 20 tysięcy osób. W tym roku mamy statystyki z pierwszych dwóch dni, czyli z pierwszej części koncertu. I możemy śmiale stwierdzić, już nie pamiętam dokładnie liczby, jaka to była, ale około 40% widzów więcej. Także telewizja się rozrasta, coraz więcej widzów nas ogląda, z czego się bardzo cieszymy. No i zapraszamy oczywiście do oglądania Rzeszów na żywo.pl. Jak się Pani ogólnie podoba? Bardzo mi się podoba. Jak się Pani podobają koncerty? No, uważam, że są wspaniałymi koncertami, ponieważ uczniowie mogą się zaprezentować i nauczyciele również. Tak.